Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Nigel Short jest takim zawodnikiem, który miał piękną karierę szachową. Oczywiście on dalej czynnie gra w szachy, ale już nie na takim wysokim poziomie. Ten 57-latek miał w swojej karierze starcie z Garym Kasparowem. W 1993 roku rozegrał z nim mecz o Mistrzostwo Świata. Niesamowity mecz. No niestety w tym meczu Kasparow okazał się lepszy, ale perełkę, którą tutaj Wam przygotowałem, przedstawię za moment, gdzie Short popisuje się fantastycznym zrozumieniem szachów i fantastycznie baśniową grą, że tak powiem. Jest to zawodnik, który bardzo lubi grać w szachy, nawet do tej pory, tak dosyć romantycznie, czyli ostro, niepoprawnie, i to się na pewno może podobać. Przy okazji wspomnę, że Short pojawi się na Mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych oraz szybkich w Katowicach w dniach 16-18 grudnia. Zapraszam, będzie można sobie z nim zrobić pewnie zdjęcie, pogadać, wziąć autograf. Dobra okazja, moi drodzy, takie osobistości pojawiają się w Polsce, więc dlaczego by nie skorzystać? Ja również będę, zapraszam i przejdę do partii, która była bardzo ciekawa. Otóż Short zagrał posunięcie E4, Kasparow odpowiedział E5 i posunięcie F4. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że mamy na szachownicy gabit królewski, a to jest debiut, który no bardzo rzadko można spotkać na najwyższym szczebelku wśród szachistów. Komputery, no powiem tak, nie lubią tego białymi za bardzo, ale co z tego? To był rok 93 i tutaj Short nie ma żadnych skrupułów. Kasparow wybił na F4 i goniec zagrywa na C4. Jedna z możliwości, ja również polecam to posunięcie, jest bardzo ciekawy ruch, dlatego że zwalnia królowi na pole F1. Dlaczego zwalnia? Bo właśnie tutaj Gary Kasparow zagrał hetmanem na H4, dał szacha, no i tutaj król na F1 ma dobrą placówkę. Tu się nic złego nie dzieje. Tu nawet jakby czarne zagrały teraz, powiedzmy, goniec C5, to mamy ruch D4 i nic się złego nie dzieje. W tym momencie nastąpiło B5. Posunięcie na pozór dziwne. Tutaj czarne oddają pionka. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim chodzi o to, żeby goniec nie strzelał w króla, a poza tym tutaj ten goniec z C8 ma szybki rozwój. To jest taki ciekawy ruch. Czasami hetman jak odejdzie, to też stępem atakuje tego gońca. Co robi Short? Short grzecznie tutaj kulturalnie zbija pionka. Skoczek zagrywa na F6 i skoczek na F3, czyli stępem wykorzystujemy tą szansę i tą okazję do tego, żeby wyprowadzać figury. W gambicie królewskim jest tak właśnie, że jak oddajemy pionka na początku gry, to naszym celem jest rozwój figur. Ja to powtarzam wiele, wiele razy, aż to się utrwali w pamięci. Rozwój figur jest tutaj bardzo ważny. Hetman zagrywa na H5. Można powiedzieć, że ruch dobry, logiczny. On nie jest jakiś tam błąd, nie jest to błąd oczywiście, ale Kasparow oczywiście widzimy, że stępem atakuje gońca i to jest bardzo ludzki odruch, ale właśnie, moi drodzy, tu chyba lepszym zagraniem jest teraz hetman H6 po troszkę przestudiowaniu tutaj tych pozycji przez silniki. Chodzi o to, żeby bronić pionka, a za chwilę gramy G5, tu się hetman dobrze też czuje i trzyma skoczka. W ogóle strasznie skomplikowane już te pozycje się robią, ale wróćmy do pozycji, no bo jest hetman H5, jest wszystko w porządku. Short zagrywa skoczkiem, broniąc gońca, broniąc oczywiście też pionka i tutaj w tej sytuacji nastąpiło G5. Moi drodzy, co by się stało, jakby teraz czarne zbiły skoczkiem na E4? Bo wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jak odbijemy tutaj, to hetman zbije nam gońca i czarne są świetne. Jest zdjęty goniec, jest przy okazji szach, król za chwilę goniec E7 robi roszadę i tutaj czarne stoją kapitalnie i szybki rozwój mają. Otóż okazuje się, że po skoczek E4 mogłaby nastąpić niespodzianka w postaci hetman E2. I tu jest obrona, przede wszystkim jest związanie. Skoczek ma problem, bo na przykład po ruchu F5 gramy sobie D3 i skoczek jest już zdobyty. No więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Nastąpiło czarnymi G5 w tej sytuacji i Short zagrał D4. Większość z nas pewnie zastanawia się nad odruchem takim w szachach, czyli E5. To jest dobre posunięcie. Tak białe mogły zagrać, to jest nawet bardzo dobre posunięcie, bo
skoczek nie może wejść do centrum. Tutaj jest kontrolowany i to jest taki ruch zaczepny bardzo mocno. Ja bym na miejscu białych bardzo rozważał. Pewnie short rozważał takie posunięcia, może jego analizy były inne, ale po tym posunięciu albo uciekamy skoczkiem, co jest bardzo pasywne. No, skoczek G4 też można zagrać, to by białe częstowały tutaj na pewno ruchem H4. To są takie ruchy typowe właśnie, ruch H4 to jest typowy ruch w królewsko-indyjskim, moim ulubionym, w gambicie królewskim oczywiście. Więc tutaj białe by stały kapitalnie. Oczywiście tutaj mocno nie rozpatruję tej pozycji, bo trzeba było poświęcić mnóstwo czasu, ale E5 godne uwagi. Short zagrywa D4. Goniec B7. I zobaczmy, że tutaj te figury strzelają w pionka i trzeba tego pionka bronić, czy nie trzeba. Można tak, można tak. A short gra H4. Zobaczcie, że daję sobie spokój z tym pionkiem. Znowu są tu podobne sytuacje. I teraz uwaga. Czarne zagrały wieża G8. Zobaczcie, że też nie możemy zbić tutaj, bo wieża jest podbiciem, ale jeżeli w tej sytuacji skoczek zbiłby na E4, to jak należy się zachować? Bo trzeba wziąć pod uwagę właśnie takie ruchy. Otóż białe mogłyby wybić, pionek mógłby wybić, przepraszam, goniec mógłby wybić, hetman E1. Bardzo ważny ruch, nie hetman E2, chociaż ten ruch hetman E2 też jest ok, ale hetman E1 jest sprytniejszy nieco, dlatego że po zagraniu F5 skoczek, bo tutaj trzeba bronić, skoczek wybija na G5. Nie ma wymiany hetmanów i skoczek atakuje gońca. To się praktycznie tutaj wiąże, ta pozycja, z wygraniem tej partii. Bez problemu. Nawet jak goniec E7 by zagrał, można by się oczywiście tutaj pokusić o zbicie, ale myślę, że jeszcze lepsze jest zagranie nawet goniec F4. Chodzi o to, żeby wieża tutaj na jedynce dobrze grała i przy okazji też bronimy skoczka. Ten goniec oczywiście wiecznie tu stać nie będzie, a może sobie w zasadzie tutaj i stać w centrum. Nie przeszkadza to białym. Białe mają naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobrą grę. Wróćmy do partii, jak poszło. Otóż wieża G8 ze strony Kasparowa. I teraz nastąpił bardzo ważny ruch, posunięcie król G1. No właśnie. Jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, zanim wrócę, bo ten debiut wymaga troszeczkę odgałęzień, więc trzymajcie się, uwaga, bo też narzuca się takie posunięcie jak G4. Tutaj też sobie przygotowałem wariant. G4 jest narzucający się. Jak należy reagować? Skoczek E5 przykładowo. I teraz chodzi o to, żeby naciskać na D7, na F7, na G4. I przykładowo, jak czarne by zagrały gońcem na H6, to bardzo sprytny manewr. Goniec C4 z atakiem tutaj. Jeżeli nastąpiłaby teraz, powiedzmy, roszada, to gramy goniec E2. O co tutaj w tym manewrze chodziło? Żeby wziąć tego pionka na G4 i tutaj białe miałyby dobrą grę. Chodzi o to, że jakbyśmy zmienili kolejność i teraz byśmy zagrali na przykład gońcem na E2 z atakiem na pionka, to wieża G8 i jak wracamy gońcem na C4, to na przykład D5. I pozycja się mega komplikuje, kompletnie się komplikuje i też nie wiadomo, jak dalej reagować. No pewnie trzeba było po prostu wybić pionka i grać dalej w szachy w tak bardzo ostrej pozycji. Ale ten manewr jest bardzo ciekawy, mianowicie najpierw goniec C4 z atakiem, wymuszającym roszadę poniekąd, i potem goniec E2. Warto pamiętać takie rzeczy. To się łatwo oczywiście mówi. Wróćmy do partii. Król zagrał na G1. To jest też takie typowe zagranie w gambicie królewskim. I tutaj Kasparow zagrywa posunięcie, które jest zdecydowanie błędne. Od razu powiem, że należało zagrać G4, ale logika podpowiada tutaj czarnym, żeby otworzyć przede wszystkim wieżę do ataku. Jest to logiczne podejście i nie ma się co dziwić. Niestety ten ruch jest błędny. Dlaczego? Dlatego, że wieża zbija, stepem atakując, król, hetman G6, no grozi mat, wiadomo, hetman E2. No i teraz nastąpiło skoczek na E4, wieża zbiła tutaj na F4, moi drodzy, z mocnym atakiem oczywiście, F5 i posunięcie skoczek na H4. Bardzo źle to czarnymi wygląda. Tutaj mata nie ma, wisi wszystko niby na włosku, wszystko się atakuje. Bardzo trzeba na to zwracać uwagę, ale pamiętajmy, że tu też jest związanie. To nie jest tak, że tylko czarne naciskają. Hetman zagrał na G3. I teraz, moi drodzy, Nigel Short skoczkiem zbił na pole E4. Po tym posunięciu Kasparow
się poddał. Już tłumaczę dlaczego oczywiście. Jest to przegrana pozycja czarnymi. Arcymistrzowie już takie rzeczy widzą, czują i po prostu kalkulują bardzo szybko. Dlaczego Kasparow się poddał, a Nigel Short wygrywa w 15 ruchach z samym Garym Kasparowem? Moi drodzy, w 93 roku Kasparow był przekocurem. Short zresztą też. I tutaj zobaczcie, po na przykład wybiciu na E4 wieża mogłaby wybić pionek, mógłby wybić i hetman wybić z szachem i król D8. No król nie pójdzie w tę stronę, bo zaraz wejdzie wieża na F1. No i tutaj należałoby zagrać bardzo dokładnie skoczek F7. Jeżeli byśmy hetmanem pokusili się o wzięcie wieży, to też jest ok, ale trzeba grać bardzo, bardzo dokładnie. I na przykład po takim ruchu jak C6 trzeba było zagrać goniec D2. Wieża ma grać, tutaj grozi szach, hetman broni skoczka, zobaczcie, bardzo ważna rzecz. I przykładowo, goniec D6, już są jakieś tu opcje matowe, można by spanikować, ale po takim ruchu, po król E8, po wieża E1, po król F8 i wieża E4, białe są bezpieczne, tu się wszystko dobrze broni. Nie ma jak króla zaatakować poza jednym szachem na H2. Ale to bardzo, bardzo łatwo się mówi, jak silnik pokazuje. A po skoczek, jeszcze tylko cofnę, przepraszam, tutaj bardzo ważny motyw. Jeżeli w tej sytuacji po skoczek F5 przeciwnik by zagrał na G6, dokładnie tak, no to moglibyśmy się oczywiście teraz pokusić o bicie wieży. Bo chodzi o to, że hetman nie jest połączony tutaj ze skoczkiem, mata nie ma i na przykład po wybiciu tu, wybicie tu i tak dalej. Prosta rzecz. Jeżeli teraz czarne by zbiły na G2, bo to się raczej narzuca, tutaj silnik podpowiada, no to widzimy, że finalnie białe mają figurę więcej. No dlatego też Kasparow złożył broń dokładnie w tej pozycji. No cóż, białe to pięknie wykorzystały. W historii się partia zapisała. Wygrać taką partię z Kasparowem to było coś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze raz zapraszam na Mistrzostwa Europy. Widzimy się w grudniu 16-18 w Katowicach. Do zobaczenia.